Już w najbliższą niedzielę FOGO Unia Leszno wybierze się pod Jasną Górę, aby zmierzyć się z Eltrox włókniarzem Częstochowa. Początek spotkania o godzinie 19.15. W tym spotkaniu na pewno nie zabraknie emocji. Leszczynianie po ostatniej przegranej z Moje Bermudy Stalgorzów są niezwykle zmotywowani i głodni zwycięstwa. Warto również dodać, że drużyna z Częstochowy jest stawiana w równej linii z ekipami z Leszna i Wrocławia jako główny kandydat do mistrzowskiego tytułu i na torze obie drużyny z pewnością będą chciały to udowodnić. Dla drużyny Piotra Świderskiego mecz z Lesznem będzie rozpoczęciem sezonu 2021 ze względu na przełożenie pierwszego spotkania w Lublinie. Dodatkowej pikanterii spotkaniu dodaje fakt, że między drużynami doszło do wymiany zawodników. Szeregi częstochowian wzmocnił wychowanek Unii Leszno Bartosz Smektała, natomiast biało-niebieskie barwy przywdział Jason Doyle, który w zeszłym sezonie pod Jasną Górą reprezentował barwy włókniarza.